Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. A dzisiaj Robert Lewandowski, pomimo gry w czasach takich piłkarzy jak Cristiano Ronaldo czy Leo Messi, zdołał się przebić do grona najlepszych zawodników na świecie i dziś śmiało możemy określać popularnego lewego nie tylko legendą polskiego, ale i światowego futbolu. Niestety podczas swojej kariery był wielokrotnie niedoceniany. Jak FIFA ośmieszyła Roberta Lewandowskiego? O tym dowiecie się w dzisiejszym materiale. Opowiem Wam także o Kylianie Mbappé, który jest ignorowany przez piłkarzy Realu Madryt, Sportingu Lizbona, który wycenił swoją gwiazdę Wiktora Gyökeresa oraz o spektakularnym golu Ronaldinho w meczu Legend. Zanim przejdziemy dalej, proszę Was o zostawienie lajka dla zasięgu oraz zasubskrybowanie kanału z opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie ominą Was kolejne filmy. A teraz chwila dla partnera kanału i przechodzimy do dzisiejszych, bardzo ciekawych newsów. Partnerem kanału jest STS, legalny polski bukmacher i oficjalny sponsor reprezentacji Polski. Z kodem Football TV możecie odebrać gwarantowane 760 zł na start. Bonusy otrzymacie przy trzech pierwszych wpłatach, łącznie do 600 zł oraz dodatkowe 60 zł za wykonanie zadań po rejestracji. Świetną opcją jest także zakład bez ryzyka do 100 zł, w skrócie wygrana albo zwrot pieniędzy. Więcej informacji na temat promocji znajdziecie na stronie sts.pl. Link do rejestracji, regulaminu i wszystkich szczegółów znajdziecie w opisie filmu oraz w karcie pod materiałem. Pamiętajcie o kodzie Football TV i że oferta jest tylko dla osób pełnoletnich. Robert Lewandowski pod wodzą Xaviego Hernandeza radził sobie dwojako. W sezonie 2022-2023 zdobył 23 ligowe bramki i wygrał koronę Króla Strzelców, co było dużym osiągnięciem dla Polaka, jak na fakt, że był to jego pierwszy sezon w Hiszpanii. Niestety sezon 2023-2024 skończył już z dorobkiem jedynie 19 trafień, co było spowodowane całą formą Barsy, która momentami grała wręcz tragicznie. Zmiana szkoleniowca na Hansiego Flicka okazała się więc dla klubu strzałem w dziesiątkę. Blaugrana szybko wróciła do topowej formy, dzięki czemu jest na bardzo dobrej drodze, aby ponownie wygrać Mistrzostwo Hiszpanii, a także na dzień dzisiejszy jest jednym z faworytów do wygrania Ligi Mistrzów. Co do Roberta, Polak zdobył już 15 ligowych bramek, a także siedmiokrotnie wpisał się na listę strzelców po 5 kolejkach Champions League. W obu rozgrywkach jest także liderem klasyfikacji strzelców. Świetna druga połowa 2024 roku niestety nie została doceniona przez FIFA i ich zbliżający się plebiscyt. Sam Fabrizio Romano przedstawił na swoich social mediach listę piłkarzy nominowanych do najlepszych ofensywnych zawodników 2024 roku. Jak możecie sami zobaczyć, na liście brakło Roberta Lewandowskiego, a także m.in. Mohameda Salaha. Żeby tego było mało, znaleźli się na niej zawodnicy, którzy już nie występują w Europie, jak Cristiano Ronaldo, Leo Messi, a nawet Luis Suarez. To jednak nie koniec dosłownego poniżenia nazwiska polskiego kapitana biało-czerwonych. Na liście możemy zobaczyć piłkarzy katarskiego Al-Sadd, Akrama Afifa, a także zawodnika marokańskiego Al-Ain, Sofiana Rahimiego. Lista ta jest dosłownym opluciem Roberta Lewandowskiego, jak i Mohameda Salaha, którzy mało że w tym roku wrócili do swoich topowych form, to w dodatku grają w ligach z europejskiego top 5. Co ciekawe, również Fabrizio Romano pokazał listę nazwisk nominowanych do najlepszego męskiego piłkarza 2024 roku, a tam możemy zobaczyć ponownie Leo Messiego, który od połowy 2023 roku gra w amerykańskiej MLS. To tylko świetnie dowodzi, jak wszystkie plebiscyty pokroju Ballon d'Or czy FIFA The Best są przyznawane najczęściej za popularność osiągnięć w danym roku, a nie faktyczne umiejętności i triumfy zespołowe. Lewy od sierpnia ponownie prezentuje formę, do której przyzwyczaił nas w Bayernie Monachium. Mimo to wciąż nie jest traktowany wystarczająco poważnie. 2025 rok może być jego ostatnią szansą na zauważenie jego gry przez piłkarski świat w pełni tego zasłużony sposób, jakim będzie przyznanie mu złotej piłki. Aby jednak tak się stało, nie może zwolnić tempa i przede wszystkim dobrze by było, gdyby sięgnął z Barsą po triumf w Lidze Mistrzów. A Wy, co sądzicie na ten temat? Czy w Waszej opinii Robert Lewandowski po raz kolejny został publicznie poniżony, tyle że tym razem przez FIFA? I czy odmieni losy w 2025 roku? Sekcja komentarzy oczywiście należy do Was. Już niejednokrotnie poruszałem temat Kyliana Mbappé i jego przeciętnej formy w Realu Madryt.
Francuz przybył latem na Santiago Bernabeu jako wielka gwiazda futbolu, a w przeciągu zaledwie 4 miesięcy jego karierę skreśla już połowa dziennikarskiego i kibicowskiego świata. Jest to oczywiście absurdalne, ponieważ Kylian przybył do Realu za darmo, a nie setki milionów euro, jak w przypadku Neymara w Paris Saint-Germain, i jednocześnie są to jego pierwsze chwile w faktycznie topowej i bardziej konkurencyjnej lidze. Oprócz tego Francuz nie gra na pozycji, na której czuje się najlepiej, i najważniejsze, że styl gry PSG był znacznie bardziej korzystniejszy dla Francuza niż styl gry Realu Madryt. Oczywiście nie oznacza to, że królewscy powinni nagle grać stricte pod Mbappé, ale warto znaleźć złoty środek. Na dzień dzisiejszy nie tylko forma Mbappé wygląda nie najlepiej, ale prawdopodobnie i w głowie samego piłkarza doszło do zaburzeń z pewnością siebie. Świetnie to pokazuje ten TikTok przed wyjściem na murawę, gdzie Kylian był jakby zupełnie zignorowany przez Jude Bellinghama i resztę zawodników królewskich. Zobaczcie sami. Warto zaznaczyć, że jest to wyłącznie krótkie nagranie wyrwane z kontekstu, jednak możemy zauważyć, że Kylian jakby nie czuł się do końca częścią zespołu, a jak wiemy, w piłce nożnej jest to bardzo ważny aspekt. Piłkarzowi sytuację nie ułatwiają również sami kibice Realu Madryt, którzy bardzo często drwią z Francuza, a przynajmniej spora część z nich. Nie bronię Kyliana Mbappé, ale warto zaznaczyć, że w piłce nożnej istnieje coś takiego jak adaptacja, i nie tylko w piłce, ale po prostu w życiu codziennym. Robert Lewandowski, wchodząc do Borussii Dortmund czy Bayernu Monachium, również nie stawał się z miejsca kluczowym piłkarzem, a często w debiutanckich sezonach najzwyczajniej walczył o swoją pozycję w jedenastce. Możliwe, że dla Kyliana Mbappé ten sezon może do końca wyglądać tak jak obecnie, co nie oznacza, że nie wróci do topowej formy. Istnieje również opcja, że po prostu Mbappé nie jest stworzony do gry w systemie królewskich, ale żeby móc powiedzieć coś obiektywnie na ten temat, musimy poczekać do końca obecnego sezonu. Największym odkryciem 2024 roku w piłce nożnej bez wątpienia jest napastnik Sportingu Lizbona, Victor Gyökeres, który po 20 meczach w tym sezonie dla klubu zdobył aż 24 gole i zanotował 4 asysty. Szwed, co najważniejsze, 5 razy wpisał się na listę strzelców w aktualnej edycji Ligi Mistrzów. Dla porównania taką samą ilość bramek zdobył Harry Kane, grający dla Bayernu Monachium, czy Erling Haaland, występujący w barwach Manchesteru City. Sporting jeszcze kilka tygodni temu nie był otwarty na sprzedaż swojego najlepszego piłkarza przed zakończeniem sezonu. Zdanie jednak zmienili, w czym paradoksalnie mogło pomóc im odejście trenera Rubena Amorima. Gyökeres trafił do portugalskiego giganta w lipcu 2023 roku z Coventry City, który na co dzień gra w angielskiej Championship. 24 miliony euro nie było małą kwotą za ówczesnego liczącego 25 lat napastnika, jednak najwidoczniej szybko im się to opłaci. Z informacji dziennikarza Dawida Ornsteina, Sporting rozważa sprzedaż Wiktora już w styczniu, mimo że jego umowa z klubem jest ważna do połowy 2028 roku. Piłkarz posiada także klauzulę wykupu w wysokości 100 milionów euro, jednak mało jaki klub na chwilę obecną jest gotów ryzykować wydatek tak dużych pieniędzy za zawodnika występującego w lidze portugalskiej. Dlatego też Sporting ustanowił cenę za Gyökeresa w wysokości 70 milionów euro. Wśród zainteresowanych wymienia się kluby Premier League w postaci Manchesteru United czy Arsenalu. Z punktu widzenia dalszego rozwoju, wybór zespołu z Emirates Stadium wydaje się lepszy, natomiast na Old Trafford od niedawna rolę trenera pełni wspomniany Ruben Amorim, który trenował m.in. szwedzkiego napastnika przez ostatni rok. Oczywiście do stycznia na pewno pojawi się większa liczba chętnych. Pojawia się tylko pytanie, który klub byłby najlepszy dla Gyökeresa, bądź jaki klub najbardziej go potrzebuje. Na te pytania możecie odpowiedzieć w komentarzach. Na koniec krótko wspomnimy sobie o ostatnim El Clasico, w którym udział brały niegrające już legendy Realu Madryt i FC Barcelony. Widowisko te co roku wzbudza duże zainteresowanie, a w tym roku mogliśmy zobaczyć m.in. piękną bramkę Ronaldinho z rzutu wolnego. Zobaczcie sami.
Mecz ostatecznie zakończył się wynikiem 2-2, a oprócz Ronaldinho, bramki zdobywali Edwin Kongo, Juan Pablo Sorin oraz Luis Figo. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Nie zapomnijcie o zostawieniu taktycznego lajka dla zasięgu oraz zasubskrybowaniu mojego kanału z opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych filmów. Słyszymy się oczywiście już niebawem w kolejnych newsowych materiałach. Na razie!